Artur Nowicki to pasjonat przetwórstwa domowego. Popularyzuje i zachęca do utrzymania tradycji domowego winiarstwa, piwowarstwa, wędliniarstwa oraz innych domowych wyrobów. Dziś Artur zdradzi Wam swoje tajniki. Piękna wiosenna pogoda, przepiękna mazowiecka okolica. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować potrawę, która jest uwielbiana przez bardzo wielu, szczególnie przez naszych milosińskich, dlatego że bardzo atrakcyjnie wygląda i wspaniale smakuje. Zapraszam do kolejnego odcinka programu Dobre bo Polskie. Dzisiaj indyk w galarecie. Indyk w galarecie. Wyobraźmy sobie, jak to może wyglądać. Mi chodzi o taką formę kiełbasy. Grubej kiełbasy. Widzieliście to pewnie nieraz w sklepach, gdzie jest mnóstwo galarety, jakieś mięsko, najczęściej drobiowe i różnego rodzaju dodatki, takie jak warzywa. Taką właśnie kiełbaskę, potrawę można wykonać wszędzie, nawet w mieszkaniu. Ja dzisiaj korzystam z pięknej pogody i robię to na zewnątrz, ale nie wymaga to żadnego większego sprzętu, ani żadnych specjalnych pomieszczeń. W każdym mieszkaniu zrobić to możecie. Zaczynamy. Co nam potrzeba do wykonania potrawy? Przede wszystkim jakieś mięsko. Może być to mięso drobiowe, ja mam tutaj kilogram mięsa z indyka. Taka ilość będzie wystarczająca. Chyba że chcecie z tego zrobić więcej, możecie to zwielokrotnić. Dodatki takie jak warzywa. Seler. Marchewka. Pietruszka. O, tu upada. Trochę zielonego możemy dodać, na przykład takiego pora. Wszystko to, co da się włożyć do bulionu i co Wam do bulionu pasuje, takie warzywa możecie dodać. Przyprawy. Podstawowa sól. Można dać odrobinę pieprzu, po to, żeby delikatnie smak podkręcić. Konieczna będzie żelatyna. Żelatyna w dość sporej ilości, o tym jeszcze powiem. Tu mam przygotowane jeszcze dodatki. Grzybki. Ogóreczki, takie ostrzejsze troszeczkę, marynowaną paprykę. Generalnie można zrobić tak, że te warzywa, które ja użyję do bulionu, można wykorzystać potem jako element składowy tej kiełbasy, że tak to nazwijmy. Ale można też wykorzystać inne dodatki, dlatego ja przygotowałem takie, jakie tutaj zaprezentowałem. Trochę sprzętu podstawowego, jak nóż, obieraczka, jakieś sitko, żeby odcedzić. Będę to nadziewał w osłonkę poliamidową, kaliber 90 mm. Będzie dość szerokie i tak to powinno wyglądać. Tą osłonkę można zawiązać normalnie w węzeł, ale żeby było wygodniej, ja użyję specjalnego narzędzia zaciskarki, po to, żeby porządnie zacisnąć i żeby mieć pewność, że szczelność tam będzie. Przyda się jeszcze jakiś termometr, żeby mierzyć wodę. Garnek o pojemności około 5 litrów, tak żeby zmieścić te 5-6 litrów pojemności. W tym garnku ja już mam 2 litry wody w środku. Na razie jeszcze zimna, zaraz zacznę podgrzewać. Jakieś źródło ciepła. Zaczynamy. Zaczynam od tego, że będę grzał. Tu się woda grzeje, a ja już do tej grzejącej się wody zacznę wkładać warzywa.
najpierw selera, ale nie taki duży kawałek. Może jakimś mniejszym nożykiem to obiorę. Przyda się jeszcze marchewka, przyda się jeszcze pietruszka. Szybciutko obieram. Ilość warzyw możemy dopasować do tego, jak kto intensywny bulion lubi. Ale w tym przypadku żałować ich nie należy. Powinno być tego dość sporo. Tak samo ewentualne przyprawy. Nic nie stoi na przeszkodzie i znakomicie się sprawdza. Ja tu dzisiaj używał tego nie będę, ale możecie zapamiętać, że doskonałym składnikiem jest niewielka ilość mielonej kozielatki. Jeżeli ktoś się z tym jeszcze nie spotkał, to niech kiedyś taką przyprawę nabędzie i powącha, to zrozumie, o czym mówię. Kończymy już. Warzywa rozdrabiam, one nie będą się zbyt długo parzyły, dlatego nie powinny być zbyt duże. O, tak na 4 to jest dobrze. Nie są marnotrawione, bo tak jak powiedziałem, można je dodać do tej kiełbasy, albo można wykorzystać. No, gotowane, lekko osolone warzywa z odrobiną pieprzu są znakomite na dietetyczną przekąskę. I jeszcze jedna rzecz. Taki kawałek mi wystarczy. Od razu. Jest tutaj 2 litry wody. Myślę, że tak na początek 2 niezbyt duże łyżeczki soli. Jeszcze będę miał okazję sprawdzić i dosolić. Na razie tyle wystarczy. Teraz mięsko. Tak jak powiedziałem, to będzie 20-30 minut parzenia. Te kawałki nie powinny być większe niż od 3 cm, taka kostka. Oczywiście nie muszą być regularne, nawet wręcz wskazane, żeby nie były regularne. Najpierw pokroję, a potem dopiero będę dodawał, żeby wszystko trafiło o tym samym czasie i wymagało takiego samego okresu parzenia. Jak potem po parzeniu stwierdzimy, że któryś z kawałków jest za duży, zawsze jeszcze możemy go skorygować. W trakcie obróbki cieplnej kształt się trochę zmienia, niektóre się zbiegną, powykrzywiają, mogą nam nie pasować. Będzie na to jeszcze czas. Teraz trzeba dbać tylko o to, żeby po prostu za duże gabarytowo nie były. Prawie kończę. To jest wyraźnie jeszcze za dużo. Naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy my to zrobimy równo, czy nierówno. Tak jak powiedziałem, nieregularność jest tu wskazana. Wpłynie to na poprawę, na ciekawszą, że tak powiem, charakterystykę, wygląd
kiełbasy. Wrzucam. Teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, przykrywamy, bo na pewno na razie jeszcze jest chłodne. Doprowadzamy do temperatury około 85 stopni, dlatego przyda się jakiś termometr, żeby to mierzyć. Jak osiągniemy tą temperaturę, to trzeba będzie przypilnować, żeby w tej temperaturze mniej więcej się to trzymało i żeby przez 20, góra 30 minut, w zależności od wielkości kawałku, bo jak damy większe kawałki, ten czas trzeba wydłużyć, parzyć. Czyli pozostaje tylko czekać. Kontrola temperatury. Najpierw zagotować, no nie zagotować, dogrzać do temperatury 85 stopni. Następnie w tej temperaturze przez 30 minut, w moim przypadku, utrzymać. Potem będziemy działać dalej. Już się jakiś czas grzeje. Sprawdzimy temperaturę, bo może to już jest ten moment. Co nam tutaj pokaże? Rośnie, rośnie, rośnie. O, już jest 86 stopni. W związku z powyższym mogę wyłączyć. 87 nawet. Za chwileczkę to dojdzie. Ale w tej temperaturze będę teraz to utrzymywał przez 30 minut. Co jakiś czas trzeba sprawdzić i jakby co, to podgrzać. Dlaczego ja wrzuciłem wszystko od razu? Dlatego, że jak tu wrzucam do zimnej wody, to troszeczkę to więcej do wywaru odda. Można w innych przypadkach tego nie chcieć, ale ja tutaj chcę, żeby ten wywar był treściwy i esencjonalny. Dlatego wszystko jest od samego początku. Niech się troszeczkę w tym zaparzy, niech trochę do tego wywaru odda, bo ten wywar też musi mieć swój smak. Także pilnuję temperatury i czekam 30 minut. 30 minut parzenia. Dla pewności jeszcze sprawdzę. Temperatura przez cały czas była pilnowana. Najlepiej to na warzywku. Bardzo dobra marcheweczka. Tak zostanie skonsumowana, bo do tej potrawy jej nie użyję. Ale po tym, jak się warzywo zachowuje, to wiem, co jest z pozostałymi składnikami. Mogę teraz to wyjąć. Powiedzmy, że warzywka odłożę na razie tutaj. Jeżeli wszystkie są tak samo smaczne jak ta marchewka, to na pewno do końca robienia tej potrawy nie dotrwają. A mięsko będę od razu wykładał na talerzyk. Zaraz je dokładnie obejrzę, czy nie trzeba tutaj czegoś rozdrobnić jeszcze. Ale przede mną jeszcze kilka innych czynności, więc po kolei. Ojejku. Jak ten rosołek pachnie. To się już by chciało jeść, a do końca zrobienia potrawy jeszcze trochę czasu nam zostało. Warzywko tutaj. Zgłodniałem przez sam fakt, że robię, a jeszcze przyjdzie mi na potrawę kilka godzin poczekać niestety. Co teraz? Warzywko było wystarczająco słone, ale zobaczymy, jak to jest z bulionem. Jest dobrze, nie będę dosalał, ale tak jak mówiłem, trochę pieprzu, żeby podkręcić, nie zaszkodzi. Co dalej? Żelatyna. To mi natura coś do żelatyny wrzuciła. O. Co jest ważne? Na każdym opakowaniu żelatyny jest napisane, na ile płynu to wystarczy. Tutaj tą proporcję trzeba dać zdecydowanie wyższą, nawet dwa razy wyższą, bo chodzi o to, żeby ta galaretka była naprawdę, naprawdę ścisła. Ona musi być taka, żeby ją się dało kroić. Więc wsypuję. Może nie wszystko od razu. I staram się dokładnie wymieszać. Powoli, po troszeczku,
będziemy mieli 2 litry bulionu z żelatyną, czyli 2 litry galaretki. Trochę jeszcze trzeba pomieszać, bo to wszystko musi się dokładnie rozpuścić. A co dalej? Dalej to będę musiał, tak jak powiedziałem, obejrzeć dokładnie te wszystkie kawałki mięska. Chyba wydaje się, że nie trzeba będzie ich bardziej rozdrabniać, może jednego czy dwa. I zaraz przygotuję też pozostałe elementy do wykonania już końcowego tej specyficznej kiełbasy. Więc ja sobie trochę jeszcze pomieszam, a z Wami się zobaczę za chwileczkę. Zaczynam od tego, że będę grzał. Tu się woda grzeje, a ja już do tej grzejącej się wody zacznę wkładać warzywa. Szybciutko obieram. Ilość warzyw możemy dopasować do tego, jak kto intensywny bulion lubi. Jest tutaj 2 litry wody, myślę, że tak na początek 2 niezbyt duże łyżeczki soli. Jeszcze będę miał okazję sprawdzić i dosolić. Na razie tyle wystarczy. Najpierw pokroję, a potem dopiero będę dodawał, żeby wszystko trafiło o tym samym czasie i wymagało takiego samego okresu parzenia. Czas na kolejne działania. Mięsko. Zobaczymy dokładnie teraz, jak te kawałeczki wyglądają. Może tego rozdrobnię. Pozostałe wyglądają na wystarczająco małe. Ogóreczki bez zmian, pieczarki marynowane bez zmian. Papryką muszę się zająć, bo to są za duże kawałeczki. Pokroję ją w takie paski. Wielkość też nie ma szczególnego znaczenia. Nie powinny być za krótkie. Powinny one w tej galaretce być takie dłuższe kawałeczki, bo się łatwiej wtedy w strukturze trzymają i nie będą nam się tak łatwo wykruszały w trakcie krojenia, a wykruszać się mogą. Co jest ważne? To są oczywiście wyroby marynowane. Trzeba je odsączyć i opłukać pod bieżącą wodą. Ten smak ma zostać w środku, ale z zewnątrz ma być spłukane. Ma być w miarę neutralne. Jeszcze jeden, drugi. Można powiedzieć, że wszystko zostało przygotowane. I co teraz? Wspominałem o osłonce. Można oczywiście spróbować policzyć, ile nam osłonki o takiej średnicy będzie potrzeba, ale zawsze lepiej jest wziąć trochę więcej, żeby na pewno nie zabrakło. Będę robił 2 sztuki, więc do każdej powinno się zmieścić około litr płynu. Nie będę tutaj żałował, dam trochę więcej. Jakby co, to się potem to zbędny kawałek obetnie. Jeden koniec musimy przygotować sobie już teraz. Oczywiście wcześniej dobrze jest tą osłonkę opłukać od zewnątrz i od środka, żeby ewentualnie, ona powinna być czysta i sterylna fabrycznie, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie było, opłukana być powinna. Osuszona oczywiście potem i teraz już działamy dalej. Klips, zaciskarka, wiatr próbuje zabrać, przytrzymam. Tak jak powiedziałem, można to wiązać, ale zdecydowanie wygodniej i dość skutecznie jest wykorzystać trochę prostej techniki. O, jest zaciśnięty jeden koniec. To samo zaraz zrobimy z drugim. Pamiętać należy, że zawsze, jeżeli używamy zaciskarki, to wcześniej ją sobie, że tak powiem, naładować, żeby klips był gotowy, zanim zaczniecie robić dalsze działania, bo potem jak już tutaj się na przykład skręci,
A już zupełnie źle, jak się napełni i trzeba zacisnąć, a wy nie macie zaciskarki przygotowanej, to jest kłopot. Może nam się zawartość wylać. A zaciskarka ma do siebie to, że ten klips spokojnie trzyma. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że źle nam się zacisnęło, nie żałujmy, załóżmy drugi klips, żeby było dobrze uszczelnione. I teraz, tak jak powiedziałem, na razie nie potrzebuję, ale jak napełnię osłonkę, będę potrzebował, więc uzbrajam zaciskarkę, wkładam klipsa do środka. Niech se czeka. Dalej teraz tak, osłonka przygotowana. Mam 2 litry bulionu, więc muszę tak mniej więcej kontrolować. Półlitrowy pojemnik. Na razie pół litra bulionu przygotuję sobie. Teraz biorę osłonkę. Z jednej strony zaciśnięta. I wrzucam. Należy pamiętać, można sobie podzielić to wcześniej na kubki, żeby to było mniej więcej po połowie. Wszystkiego po trochu. Warstewkami. Parę kawałków mięska. Można użyć też innych warzyw. Znakomicie się sprawdzają na przykład takie małe marynowane kukurydzki. Można też użyć patisonów na przykład. Też się znakomicie sprawdzają. Może one w tej wersji małej nawet są trochę za duże i wartałoby je trochę pokroić. Ale to są bardzo fajne dodatki. Co wam fantazja do głowy przyniesie, to możecie włożyć, na co macie smak. Bo to jest zaleta właśnie domowego wytwórstwa, że robimy tak, jak chcemy. Myślę, że się mniej więcej do połowy zbliżam. Dobrze. Wleję teraz to, co tutaj mam. Teraz muszę to tak ustawić, żeby mi się nie przewróciło, bo muszę napełnić ponownie pojemnik. Mam nadzieję, że wiatr mi niespodzianki nie sprawi. Zdążyłem! Dobrze, teraz tak. Staramy się maksymalnie wypuścić powietrze ze środka. Skręcamy. I dlatego była zaciskarka przygotowana, żeby teraz jej nie szukać. Szczególnie teraz jest ważne, żeby zaciśnięte było dobrze. Więc po zaciśnięciu sprawdzamy, czy z lekką presją możemy też stwierdzić, że za luźno. Ja też dochodzę do wniosku, że jest delikatnie za luźno, więc z drugiej strony zaraz sobie dołożę klipsa, żeby ograniczyć pojemność tego obiektu. Po pierwsze ma być szczelne, po drugie ma być tak wielkie tylko, albo inaczej tak małe, jak się da. Czyli maksymalnie ograniczyć. No, o dobry centymetr udało się ją jeszcze skrócić. Dobrze, jeden obiekt mamy, mogę go sobie odłożyć na bok. Z drugim robię dokładnie to samo. Składniki wszystkie wykorzystane. Pierwsza porcja. Porządnie teraz ubić. Teraz już jest to lekkie, więc się nie muszę martwić. Przytrzymam sobie jedną ręką. I teraz celowo,
żeby Wam pokazać, popełniłem błąd, o którym wspominałem. Bo mam pełną osłonkę, wszystko fajnie przygotowane i pustą zaciskarkę. Ale to się da, tylko jest trochę trudniej. Jak się to ileś razy w życiu taki błąd popełniło, to wiadomo, jak się sobie z nim można poradzić. Mniej więcej w taki sposób. Zaciskam. Oceniam, czy to będziemy skracać jeszcze nie. Tu mi się udało to dość dobrze zrobić. Co teraz? To wszystko jeszcze jest ciepłe. Zostawiamy, to musi ostygnąć. Docelowo to włożymy do lodówki, ale możemy trzymać w warunkach takich chłodnego pomieszczenia po to, żeby to miało szansę ostygnąć przez dość spory czas i co chwilę, no to ileś tam pół godziny powiedzmy, można to poobracać trochę. Chodzi o to, żeby zawartość w płynie ładnie i równo się rozłożyła. Jak galaretka zacznie już chwytać, to się będzie miało coraz mniejszą ochotę do przemieszczania się. Jakbyśmy to zostawili bez ruchu, to co cięższe opadnie, a galaretka się zbierze na górze. Powstanie takie miejsce, gdzie tej galaretki może być za dużo. Ale jeżeli zaczniemy to obracać i w momencie, kiedy to już prawie że tężeje, to te ostatnie ruchy spowodują to, że nam się te warzywka i mięso bardzo ładnie i równo rozłożą. Jak już zacznie faktycznie tężeć, wkładamy do lodówki na kilka godzin. Co ja niniejszym zrobię, popilluję, poobracam, włożę do lodówki i jeszcze dzisiaj pokażę, jak to wygląda, jak zastygnie. I wreszcie się doczekałem. Są ładne, sztywne. Ugryzłbym, ale przez folię tak słabo. Lepiej będzie, jak przekroję. Prawda jest taka, że nie powinny być tutaj elementy, które się za bardzo rozpadają, bo przy krojeniu się też rozpadną. Nie może być za słaba galaretka, bo też może się, że tak powiem, kruszyć, że tak to nazwę, w trakcie rozkrajania. Nie powinny być też dodawane zbyt ostre rzeczy, bo one też mają wpływ na tą sztywność galaretki. Zbyt kwaśne tak samo zakłóca to galaretkę, jej cały proces tworzenia. No i przede wszystkim nie powinny być transportowane w czasie, kiedy już zaczyna ta galaretka wiązać. Jak się któryś z tych błędów popełni, może ja któryś popełniłem, to wtedy będzie problem z pokrojeniem. Ale jak się wszystko udało, to kroiło się będzie ładnie. Zobaczymy. Nie ściągam osłonki, tylko kroję po całości. Zdecydowanie lepiej jest tą osłonkę ściągnąć, jeżeli pokroję to najpierw na plasterki. No i teraz jest kwestia tego, jak chcemy to podać. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię takie grube plastry po centymetr, półtora, do góra 2 centymetry i w ten sposób podam to na talerzu. Można też wziąć na przykład krajalnicę i ładnie w cieńsze plasterki na krajalnicy pokroić. No albo bardzo ostry nóż, bo bardzo ostrym nożem też się na cieńsze kawałki da. Ja sobie wymyśliłem grubsze, kroję grubsze. Delikatnie. Zaraz będę ściągał folię z poszczególnych, na razie pokroję. Wyglądają ślicznie. Zawsze trzeba gdzieś w którymś miejscu tą folię przebić najpierw. Jak już odpadło, to spróbuję. O, tam pierwszą dziurkę dobrze jest zrobić. Zapach nawet z tej odległości dociera, a pachnie naprawdę niesamowicie. No, jeszcze z jeden. Zacznę od razu od przybicia. O, zdecydowanie lepiej się kroi.
Tak jak powiedziałem, za chwilę będę osłonkę ściągał. Z tego kawałeczka już tak trudnie jest pokroić, ale za to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie teraz spróbować. Powiem Wam tak, warto czekać. Te ostre warzywka, smak mięsa i warzywek w galaretce, no i samo mięsko, które tutaj też jest, pycha. Spójrzcie, jak to wygląda, naprawdę atrakcyjnie. Jak się taka potrawa pojawi na stole, gwarantuję, że jako jedna z pierwszych będzie z tego stołu znikała. Wyszło tego dość sporo. Jeden talerz, z tego będę miał drugi, z tego dwa następne. Całkiem szeroki stół można zostawić. I atrakcyjnie, i ładnie. Przede wszystkim smacznie. No i nie ma tutaj żadnego dziwnego dodatku z literką S z przodu. Co też ma swoje znaczenie. Właśnie przez ten atrakcyjny wygląd dzieci to uwielbiają, a rodzice właśnie poprzez brak zbędnych dodatków dzieciom to chętnie dają. Mnie czeka jeszcze pokrojenie reszty, tak jak powiedziałem, pościąganie tych osłonek, ale to się dość łatwo robi, bo one tutaj pięknie odchodzą. Wystarczy dookoła nożykiem przejechać. O, i osłonka zdjęta. Tak samo z pozostałymi, pokroję, przygotowuję się, bo zaraz przychodzą goście, a z Wami się już żegnam. I zapraszam na kolejny odcinek programu Dobre, bo Polskie. Na razie.